Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Svena Linquista zatytułowanej Wytępić całe to bydło. Czyta Stanisław Biczysko: Olofowi Lagerkrańcowi podróżującemu z jądrem ciemności Etienne Glaserowi, grającemu Adolfa w sztuce Dzieciństwo Hitlera: Na dobrą sprawę. Powinno się wytępić wszystkich Żydów i Murzynów. Zwyciężymy. Pozostałe rasy znikną i wymrą. Organizacja oporu rasy aryjskiej Szwecja 1991. Możecie nas wytępić. Dzieci gwiazd jednak nigdy psami nie będą. Soma Bulano Rodezja 1896. Część pierwsza. Do ein salich 1. Wiesz już wystarczająco dużo. Ja też. To nie wiedz nam brakuje. Brak nam odwagi, by zrozumieć to, co wiemy i wyciągnąć z tego wnioski. Dwa. Tadmait. Pustynia nad pustyniami. To najbardziej martwa część Sahary. Bez śladu roślinności. Wszelkie życie tu zgasło. Ziemię pokrywa czarny, lśniący, pustynny Werniks, żarem wyciśnięty z kamieni. Nocny autobus, jedyny z Elgolea do Ain Salich, jedzie przy odrobinie szczęścia siedem godzin. O miejsce siedzące, Trzeba stoczyć batalię z gromadą żołnierzy w ciężkich buciorach, wytrenowanych w algierskiej szkole walki wręcz w Sidi Belabes. Ktoś, kto dźwiga pod pachą kwintesencję myśli europejskiej, zamkniętą w niemal już muzealnym komputerze, jest w tej sytuacji z góry przegrany. Przy bocznej drodze do Timimum przez wyłom w murze sprzedają ciepłą kartoflankę z chlebem. Potem wyboisty, rozjeżdżony asfalt kończy się i autobus toczy się dalej przez bezdrożną pustynię. To prawdziwe rodeo. Pojazd zachowuje się jak nieujeżdżony młody koń. Grzechocząc szybami, skrzypiąc resorami, kołysze się i podskakuje prąd naprzód. Każdy wstrząs przenosi się na komputer, który trzymam na kolanach, i czuję to aż w miękkich chrząstkach kręgosłupa, chwiejącego się jak wieża z klocków. Kiedy już nie można siedzieć, chwytam się półki na bagaż i próbuję pozycji wiszącej, lub przykucam. To jest właśnie to, czego się obawiałem. To jest to, za czym tęskniłem. Wspaniała noc księżycowa. Godzina za godziną obok nas płynie biała przestrzeń, kamienie i piasek, kamienie i żwir, żwir i piasek, wszystko skrzy się jak śnieg. Godzina za godziną nie dzieje się nic, aż do momentu, kiedy nagle w ciemności rozpala się płomień. To sygnał. Jeden z pasażerów zatrzymuje pojazd, wysiada i rusza prosto przed siebie, w pustynie. Odgłos jego kroków znika w piasku. Wkrótce znika i on. Także i my znikamy w tym białym mroku. trzy. Kwintesencja myśli europejskiej? Tak. Istnieje zdanie, krótkie i proste zdanie, trzy lub cztery słowa, opisujące dzieje naszej części świata, naszego człowieczeństwa, całą historię naszej biosfery, od Holocenu po Holokaust. Nie mówi ono jednak nic o Europie jako ojczyźnie humanizmu, demokracji i dobrobytu. Nie mówi więc nic o tym wszystkim, z czego nie bez racji jesteśmy dumni. Niesie jedynie tę prawdę, którą najchętniej wymazalibyśmy z pamięci. Studiowałem to zdanie wiele lat. Zebrałem ogromny materiał. Na którego przeanalizowanie nigdy nie znalazłem czasu. Chciałbym zniknąć gdzieś w tej pustyni, gdzie nikt by mnie nie znalazł. Gdzie miałbym czas tylko dla siebie. Zniknąć i nie wrócić, dopóki nie zrozumiem tego, co już wiem. 4. Wysiadam w Ain-Salich. Księżyc już nie świeci. Autobus zabiera z sobą światło i znika. Dookoła mnie panuje gęsta ciemność. To właśnie pod Ainsa napadnięto i obrabowano Aleksandra Gordona Lenga, szkockiego podróżnika i odkrywcę. Dostał pięć ciosów w ciemię i trzy w lewą skroń. Jeden z nich, lądując na lewej kości policzkowej, strzaskał szczękę i zmiażdżył ucho. Potworna rana na karku uszkodziła tchawice, a kula wystrzelona w biodro doszła aż do kręgosłupa. Trzy ciosy w prawe ramię i rękę, złamane trzy palce, zmiażdżony nadgarstek, etc., etc. Gdzieś daleko, w ciemności, miga blask ognia. Zaczynam wlec w jego kierunku moją ciężką elektronikę i jeszcze cięższą torbę. Łachy naniesionego wiatrem czerwonego piachu przecinają drogę. Na zboczach wydm sypki piasek zbiera się, tworząc zaspy. Robię dziesięć kroków, odpoczywam... I znów dziesięć kroków. Światło wcale nie staje się bliższe. Lęga napadnięto w styczniu 1825 roku. Ale strach jest ponadczasowy. Thomas Hobbes w XVII wieku bał się samotności, nocy i śmierci, tak samo jak ja. Istnieją na świecie ludzie okrutni. Mówił do swojego przyjaciela Obreja, którym zabicie człowieka sprawia większą przyjemność niż tobie upolowanie dzikiego ptaka. Ogień wydaje się nadal bardzo odległy. Czy mam zaparkować komputer i torbę, aby było mi lżej iść? Nie. Usiądę w tym pyle i poczekam do świtu. I nagle dociera do mnie podmuch wiatru niosący tuż nad ziemią woń palonego drewna. Czy zapachy pustyni czuję się intensywniej, dlatego że jest ich tu niewiele? A może na pustyni drewno jest bardziej skondensowane i z tego powodu bardziej aromatyczne? Pewne jest, że ogień, który dla oka wydawał się tak daleki, nagle dla nosa okazuje się o wiele bliższy. Wstaję i ruszam dalej. Z mocnym postanowieniem osiągnięcia celu docieram w końcu do siedzących wokół ogniska ludzi. Pozdrawiam, pytam i dowiaduje się że idę w całkiem przeciwnym kierunku wystarczy zawrócić mówią dochodzę więc po swoich śladach do przystanku na którym wysiadłem a potem dalej na południe wciąż w ciemnościach nocy pięć lęk pozostaje zawsze mówi konrad człowiek może zniszczyć w sobie doszczętnie wszystkie uczucia Miłość i nienawiść, i wiarę, i nawet zwątpienie. Ale póki lgnie do życia, nie może zniszczyć lęku. Hops, zgodziłby się z nim. Mogliby więc, poprzez wieki, podać sobie ręce. Dlaczego nieustannie podróżuje, skoro tak bardzo boję się podróży? Dlaczego podróżował Artur Lundqvist, który też się bał? Może w lęku szukamy sposobu na wyostrzenie naszych zmysłów intensywniejszej formy egzystencji? Boję się, więc jestem. Im bardziej się boję, tym bardziej istnieje. 6. W Einsa Lich jest tylko jeden hotel, duży, drogi, państwowy hotel Tidikelt. Kiedy wreszcie udaje mi się go znaleźć, ma do zaoferowania jedynie mały, ciemny i lodowato zimny pokój, którego system ogrzewania już dawno temu przestał funkcjonować. Wszystko poza tym takie jak zawsze na Saharze. Ostry zapach detergentów, skrzypiące drzwi z nienaoliwionymi zawiasami i opuszczone do połowy rolety. Doskonale rozpoznaję znajomy kiwający się stół z krótszą jedną nogą, walkę piasku na jego blacie, na poduszce i umywalce. Nie jest w mi też obcy kran, który po całkowitym odkręceniu zaczyna powoli kapać, a napełniwszy do połowy szklankę do mycia zębów, poddaje się z ciężkim westchnieniem. Dobrze znam także surowo, niemal po wojskowemu zaścielone łóżko, na którym nie da się położyć inaczej niż w pozycji na baczność, pościel przymocowana do dolnej części łóżka. Wystarcza na przykrycie połowy ciała mniej więcej do wysokości pępka, broniąc dziewiczo nienaruszonego posłania. Okej. Okay. Podróżować może i trzeba, ale dlaczego aż tu?